co robią armatnie kule na szczycie kościelnej wieży, gdzie prosperowała manufaktura fałszywych monet zalewających Polskę i Czechy, czemu kobiety zrezygnowały z tych uroczych strojów, co przesądziło o lokalizacji jednego z najbardziej znanych browarów, dlaczego Habsburgowie noszą nie do końca legalny tytuł arcyksiążąt i co temu rodowi zawdzięcza Polska. Podczas tej wycieczki postaramy się także obalić parę mitów dotyczących piwa. Nie przeciągając tego wstępu, zapraszamy Was do wspólnej wyprawy do krainy pięknych pagórków, czystych wód i znakomitego piwa. Zabieramy Was dziś do miasta o celtyckich korzeniach, które w większości Polaków kojarzy się z piwem. Odwiedzamy położony w województwie śląskim Żywiec. Ulokowane w bliskości gór, nad pięknym jeziorem żywieckim miasto ma do zaoferowania turystom nie tylko zwiedzanie świetnego muzeum browaru. Żywiec jest wyjątkowym miastem, które łączy wszystko co najlepsze w tym regionie. Wspaniałą przyrodę, zabytkowe obiekty o dużej wartości historycznej i ciekawą architekturę. Można w jego okolicy spokojnie spędzić krótszy lub dłuższy weekend i na pewno nie będziecie się nudzić. Sprawdźmy więc, co warto zobaczyć w Żywcu i jakie atrakcje oferuje on turystom. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Żywca i okolic pochodzą z VI wieku przed naszą erą. Archeolodzy odkryli tu ślady bytności plemion kultury łużyckiej oraz plemion celtyckich. W późniejszym okresie Żywiecczyzna była pod wpływem państwa wielkomorawskiego i Wiślan, a od X wieku dostała się pod wpływy Bolesława Chrobrego, gdy ten podporządkował sobie ziemię krakowską. Dokładna data powstania miasta nie jest znana, albowiem nie zachował się akt lokacyjny. Pierwsza wzmianka pojawia się w dokumentach w 1308 roku, gdy wspomniano o parafii w Żywcu w diecezji krakowskiej. 20 lat później mieszkało tu już 400 osób. Wkrótce miasto zostaje przeniesione na nowe miejsce w związku z licznymi powodziami. W XV wieku Żywiec otrzymuje liczne przywileje od książąt oświęcimskich. W 1457 księstwo zostało sprzedane Kazimierzowi Jagiellończykowi, tracąc swą niezależność i stając się częścią Polski. Król przekazuje miasto Piotrowi Komorowskiemu za zasługi w wyprawie po koronę węgierską. Od tej pory na prawie 500 lat Żywiec staje się miastem prywatnym. Komorowscy rozwijali miasto, nadając mu liczne przywileje. Jednak jak w każdej rodzinie, także wśród nich znalazła się czarna owca, którą był Mikołaj Komorowski, ale o nim opowiemy Wam nieco później, przy okazji wizyty na zamku. Będący własnością króla Jana Kazimierza Żywiec w czasie potopu szwedzkiego został splądrowany i zniszczony. Pamiątki po tym pobycie Szwedów w postaci kul armatnich wystrzelonych na miasto można dziś obejrzeć wmurowane w wieży żywieckiej konkatedry. Kolejne stulecia to najlepszy okres w historii miasta. Żywiec staje się bogatym ośrodkiem handlowym do tego stopnia, że osiedlać się w nim mogły jedynie osoby, które udowodniły swoją zamożność. W XVII wieku miasto staje się własnością Wielopolskich.
Za Wielopolskich miasto popada w stagnację gospodarczą pognębioną przez trzy nieszczęścia. Po pierwsze, był to wielki pożar, który spadł na Żywiec w 1711 roku. Po drugie, w wyniku rozbiorów miasto trafia pod panowanie austriackie. Na koniec na miasto spada epidemia cholery, której ślady w postaci kapliczek i kościółków można spotkać do dziś. Wielopolscy nie troszczyli się specjalnie o swoje włości. Ich fortuna topniała i w roku 1838 Adam Wielopolski sprzedał zadłużoną Żywiecczyznę Karolowi Ludwikowi Habsburgowi, synowi cesarza Leopolda II. Na wiek XIX i rządy Habsburgów przypada dynamiczny rozwój miasta związany z jego uprzemysłowieniem. Powstał wtedy m.in. zakład metalurgiczny produkcji śrub, fabryka papieru i drukarnia oraz najsłynniejsza firma nieodmiennie kojarzona z Żywcem, browar arcyksiążęcy, o którym opowiemy Wam w dalszej części. Po I wojnie światowej Żywiecczyzna wraca w granice Polski i miasto powoli dźwiga się po światowym kryzysie. I gdy wszystko zmierzało ku dobremu, rozpoczęła się II wojna światowa. W lutym i marcu 1945 roku miały miejsce krwawe walki o miasto, które pomimo sporych zniszczeń doprowadziły do wyzwolenia Żywca. Rozpoczęła się powojenna odbudowa miasta w socjalistycznej rzeczywistości. Spacerując po Żywcu, nie sposób ominąć rynku, w okolicy którego znajduje się zresztą większość zabytków. Sam plac wytyczono w XVI wieku, jednak początkowo znajdowały się tam głównie domy drewniane. W późniejszych latach właściciele Żywca, wydając mieszkańcom monopole i przywileje, zobowiązali ich do wystawiania murowanych kamienic. Powodzie i pożary miasta w XVIII i XIX wieku zmieniły jego wygląd. Powstały wtedy nowe budynki administracji publicznej oraz nowoczesne kamienice. Jedną z nich był Żywiecki Ratusz, który przyciągał uwagę elewacją będącą mieszanką stylu neogotyckiego, neorenesansowego i mauretańskiego. Innym ciekawym budynkiem rynku jest kamienna dzwonnica wybudowana w 1724 roku. Stanęła ona w miejscu drewnianej konstrukcji, która spłonęła w wielkim pożarze miasta w 1721. Czasami jest ona błędnie kojarzona z pobliską konkatedrą, pełniła jednak zupełnie inne funkcje, niezwiązane z życiem religijnym mieszkańców Żywca. Pierwszy zamek w Żywcu powstał w początku XV wieku. Jego wzniesienie przypisuje się książętom oświęcimskim lub Mikołajowi Strzale. Składał się on z pojedynczej wieży mieszkalnej oraz drewnianych zabudowań otoczonych ziemnym wałem oraz płytką fosą. Gdy pod koniec stulecia Kazimierz Jagiellończyk rozprawił się z okolicznymi rycerzami rabusiami, przekazał tereny Żywca we władanie Komorowskich, którzy pod koniec wieku wznieśli kolejną warownię. Posiadała ona bramę, dwa budynki mieszkalne wewnątrz murów i dwie narożne baszty od strony północnej. Wieża na planie koła służyła jako więzienie i została rozebrana w XVIII wieku. Druga z wież kwadratowa istnieje do dziś. Zamek ten nie uchował się zbyt długo, bo już w połowie XVI stulecia przebudowano go w typową renesansową rezydencję z arkadowym dziedzińcem wzorowanym na wawelskim. Ostatnim z Komorowskich, który rezydował na zamku, był znany awanturnik i hulaka Mikołaj Komorowski. A ponieważ takie postacie zawsze wzbudzają zainteresowanie, warto powiedzieć o nim parę słów więcej. Starosta oświęcimski Mikołaj Komorowski był rozrzutnikiem, rozpustnikiem, zdziercą, okrutnikiem i awanturnikiem.
Znany był z ucisku i wyzysku chłopów w swoich dobrach. Toczył wojenki z sąsiadami, próbując podporządkować sobie starostwo zatorskie i Kalwarię Zebrzydowską. Mikołaj słynął także z hulaszczego życia, a że skarbiec często bywał pusty, postanowił obrabować żywiecki kościół, zabierając kosztowne szaty i naczynia liturgiczne. Pieniądze jednak szybko się skończyły, dlatego uciekł się do ich fałszowania. Zasypywał żywiecczyznę i Czechy fałszywą monetą, którą bił potajemnie na zamku. Przyłapany na tym procederze postanowił pozbyć się świadków fałszerstwa i kazał swoich mincerzy potajemnie zabić. Żądza i potrzeba pieniędzy była jednak silna, dlatego w 1624 roku sprzedał państwo żywieckie. Staroście udało wymknąć się ziemskiej sprawiedliwości, lecz nie uniknął kary boskiej. Według legendy przechadza się co noc po dziedzińcu żywieckiego zamku, potrząsając sakiewką wypełnioną monetami, które doprowadziły do jego zguby. Zniszczony przez wierzycieli Komorowskiego zamek trafia w ręce królowej Konstancji, żony Zygmunta III Wazy. Odnawia go ona i podwyższa o kolejną kondygnację. W 1675 roku zamek trafia do rodu Wielopolskich z Pieskowej Skały, którzy w początkach XVIII wieku dokonują jego dalszej rozbudowy. W jej wyniku budowla zyskała barokowy wystrój, jedynie dziedziniec pozostał w stylu renesansowym. Następnie zamek w pierwszej połowie XVIII wieku zakupują Habsburgowie. Przeprowadzają oni kolejne remonty i przebudowy w stylu neogotyckim, zmuszeni przede wszystkim wielkim pożarem pod koniec XIX stulecia. Do 1939 roku zamek znajdował się w rękach Habsburgów, a w pierwszych miesiącach okupacji został zajęty przez hitlerowców. Po wojnie stał się własnością miasta i przeznaczono go na mieszkania lokatorskie, archiwum, biura organizacji młodzieżowych, pracownię Domu Kultury oraz bibliotekę miejską. Dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku wykwaterowano lokatorów i przeprowadzono remont. Dziś zamek w Żywcu jest siedzibą Muzeum Miejskiego. Zamek prezentuje się wspaniale. Jego wygląd to efekt licznych przebudów wykonywanych przez kolejnych właścicieli. Jego najstarszym elementem jest czworoboczna wieża z pseudogotyckim krenelażem. Jednak największy zachwyt wzbudzają dekoracyjne arkadowe krużganki, które od razu przywodzą na myśl królewski Wawel. W żywieckim zamku trzykrotnie przebywał król Jan Kazimierz, co przynosi żywiecczyźnie wiele korzyści i przywilejów. Ostatnią wizytę upamiętnia tablica ufundowana przez Habsburgów. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W XIX wieku Habsburgowie przy okazji remontów na zamku przebudowują również oficyny, tworząc tym samym z południowej pałac, nazywany także Nowym Zamkiem. Jego aranżacją zajął się na polecenie arcyksięcia Albrechta Karol Piczke. W latach 1893-1895 powstaje nowe skrzydło przykryte szklanym dachem, w którym urządzono sypialnie i pokoje gościnne. Kolejnej przebudowy dokonano w początkach XX wieku. Powstał wtedy pawilon na przedłużeniu skrzydła południowego, który mieścił m.in. salę balową. Wystrój wnętrz powierzono krakowskim artystom, Tadeuszowi Stryjeńskiemu oraz Franciszkowi Mączyńskiemu. A że Karol Stefan Habsburg był miłośnikiem sztuki, zaprojektowano także miejsce na jego kolekcję sreber i obrazów malarzy polskich i europejskich. Niestety nie dotrwała ona do naszych czasów, zrabowana przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.
Po wojnie w rezydencji umieszczono zespół szkół drzewnych i leśnych, który działał tu do 2013 roku. Ostatnia ze spadkobierczyń żywieckich Habsburgów, księżna Maria Krystyna Altenburg, urodziła się w Żywcu w 1923 roku jako drugie dziecko Karola Habsburga. Wywieziona wraz z matką na roboty przymusowe za działalność przeciw III Rzeszy, dzieciństwo spędziła w Austrii. Do Żywca powróciła dopiero w 2001 roku i zamieszkała w niewielkim mieszkanku w jednym ze skrzydeł pałacu. Księżna zmarła w 2012 roku. Mieszkańcy miasta upamiętnili ją, stawiając pomnik ławeczkę w parku zamkowym. Żywiecki Park Zamkowy należy do ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców i turystów. Ostatnia rewitalizacja przywróciła mu wiele z dawnego uroku. Swój wygląd w dużej mierze zawdzięcza rodzinie Wielopolskich, którzy urządzili tu ogród w stylu włoskim. W ciągu kilku lat powstał zespół kilkunastu kwater z krzewami i kwiatami, fontanną i domkiem chińskim. Habsburgowie kontynuowali dzieło poprzedników i upiększali park, który miał pretendować do miana najpiękniejszych w tej części Polski. Dziś można tu pospacerować alejkami i kamiennymi mostkami pośród wspaniałych drzew, zatopić się w woni różanego ogrodu, obejrzeć miniatury zabytków Podbeskidzia, czy po prostu odpocząć na łonie natury. Muzeum Miejskie w Żywcu to nowoczesna placówka mieszcząca się od 2005 roku w odremontowanym budynku starego zamku i oficynach. Główna część wystaw znajdujących się w komnatach drugiego piętra przedstawia historię i tradycje żywiecczyzny. Zobaczyć tam możemy dokumenty rękopiśmienne dotyczące dziejów miasta, wśród nich dziejopis żywiecki Andrzeja Komunickiego z 1704 roku. Na uwagę zasługuje kolekcja pamiątek cechowych, jedna z największych w Polsce. Prezentuje ona obesłania, pieczęcie, księgi oraz skrzynie. W zabytkowych komnatach można oglądać XIX-wieczny Biedermajerowski salonik oraz gabinet Karola Stefana Habsburga, właściciela miasta na przełomie XIX i XX wieku. Cenne są również zbiory sztuki sakralnej pochodzące z kościoła Świętego Krzyża w Żywcu, w tym rzeźba Świętej Anny Samotrzeciej z około 1380 roku i obraz Opłakiwanie z XV wieku. Ważną częścią wystawy jest prezentacja strojów żywieckich. W XV wieku w okolicach Żywca pojawiają się Wołosi, lud pasterski pochodzenia bałkańskiego, który zajmuje okoliczne hale. Ich mieszanie się z okoliczną ludnością doprowadziło do wykształcenia się specyficznej grupy społeczno-kulturowej, nazywanej góralszczyzną. Co za tym idzie, ukształtował się także odmienny styl ubierania. Męski odwoływał się do polskich strojów mieszczańskich i szlacheckich i był do nich bardzo podobny. Inaczej było w przypadku kobiet. W ich stroju ważną rolę odgrywała kolorystyka. Młode, niezamężne kobiety najczęściej ubierały się na biało. Mężatki stosowały tkaniny w kolorze niebieskim, zielonym i czerwonym. Ale kolory dobierano także do ubioru innych pań, dlatego na przykład w kościele kobiety były zawsze ubrane w określonej tonacji kolorystycznej. Nie będziemy Was zanudzać dokładnym opisem, bo tak naprawdę to temat na samodzielną opowieść. W każdym razie zniknęły one w latach 30. XX wieku z dość prozaicznego powodu. Były po prostu bardzo drogie i mało wygodne, ale trzeba przyznać, że wyglądały okazale.
Jak w każdym szanującym się zamku, także w Żywcu znajdziecie wystawę narzędzi tortur i wymierzania sprawiedliwości. Ta w Żywcu została opracowana na podstawie dość bogatego materiału kronikarskiego i bibliograficznego. Można więc przypuszczać, iż dość wiernie przedstawia tę kwestię. Wśród eksponatów obejrzeć można m.in. łoże sprawiedliwości, hiszpańskie buty oraz konfesjonał. Wygląda na to, że panowie w Żywcu nie odbiegali zbytnio pod tym względem od innych możnych i władców. Znajdziecie tu także wystawę archeologiczną, na której zobaczyć można eksponaty wydobyte na stanowiskach na górze Grojec i z terenu Starego Zamku. Przedstawiają one pierwsze ślady pobytu na żywiecczyźnie człowieka. Ciekawe są również pochówki łużyckie i fragmenty naczyń grafitowych związane z obecnością plemion celtyckich. Kolejne wystawy mieszczą się w oficynach. Na wystawie etnograficznej zobaczyć można tradycyjne wyposażenie izby góralskiej z drugiej połowy XIX wieku oraz twórczość ludową, przede wszystkim malarstwo na szkle, rzeźbę w drewnie i kamieniu oraz ozdoby bibułkowe. Oddzielną część wystawy stanowią zwyczaje i obrzędy, rekwizyty kolędnicze, kozy, turonie oraz zdobione gwiazdy. Ostatnia z wystaw prezentuje ptaki i ssaki żywiecczyzny. Znalazło się tu około 200 okazów zwierząt charakterystycznych dla tego regionu. Większość eksponatów pochodzi jeszcze z pałacu Habsburgów, którzy byli zapalonymi myśliwymi. Wystawę uzupełniają kości i ciosy mamuta znalezione na terenie starej cegielni w Żywcu. Pierwsze wzmianki o browarach w Żywcu pochodzą z początku XIV wieku, kiedy to już na zamku i w mieście działało ich kilka. Notabene piwowarstwo było wtedy tak intratnym zajęciem, że książę Przemysław nadał Żywcowi i okolicy prawo mili dla ochrony lokalnego rynku. Jego rygor podniesiono jeszcze w XVI wieku, gdy przemytników łamiących tą zasadę karano srogimi sankcjami z konfiskatą piwa na rzecz zamku i szpitala na czele. Przełom w żywieckim piwowarstwie nastąpił w połowie XVIII wieku za sprawą Habsburgów. Dlatego warto powiedzieć parę słów o tym zasłużonym dla żywiecczyzny rodzie. Początki rodu Habsburgów nie są do końca jasne. Ród po raz pierwszy pojawia się w dokumentach w XIII wieku za sprawą hrabiego Rudolfa, który w 1273 roku zostaje wybrany królem Niemiec. Dość szybko Habsburgowie zostali jednak odsunięci od władzy i aby zrekompensować sobie ten afront, nadają sobie tytuł arcyksiążąt, powołując się na nieistniejące dokumenty. Tytuł ten potwierdził w połowie XV wieku cesarz z dynastii habsburskiej i jest używany do dnia dzisiejszego i pojawia się m.in. w nazwie browaru żywieckiego. W ciągu wieków Habsburgowie wyrośli na potężny ród władający Niemcami, Austrią i Hiszpanią. W XVIII wieku za sprawą Marii Krystyny i Alberta Saskiego
Habsburgowie pojawiają się na ziemi cieszyńskiej, którą otrzymali od cesarzowej Marii Teresy w prezencie ślubnym. Para niestety nie doczekała się dzieci, dlatego adoptowali syna Leopolda II, Karola Ludwika. Po dziedziczeniu księstwa cieszyńskiego stał on się jednym z najzamożniejszych Habsburgów, co pozwoliło mu angażować się we wdrażanie zdobyczy rewolucji przemysłowej. Za jego czasów powstało lub zostało zmodernizowanych wiele zakładów, w tym browar w Cieszynie. Inwestycja okazała się sukcesem i piwo z Cieszyna szybko stało się popularne w całej Austrii. Syn Karola Ludwika, Albrecht Fryderyk Habsburg, zachęcony sukcesami ojca, zdecydował się na założenie kolejnego browaru, ulokowanego tym razem w Żywcu. Lokalizacja nie była przypadkowa. Potok Leśnianka dostarczał wody o doskonałych parametrach, pobliski pagórek pozwolił wydrążyć piwnice służące fermentacji i leżakowaniu piwa, a okoliczne stawy dostarczały lodu zapewniającego w cieplejszych miesiącach optymalną temperaturę pracy drożdży. Połączenie majątku, wiedzy i wykorzystanie sprzyjających warunków naturalnych pozwoliły nowemu browarowi szybko odnieść sukces. Ze względu na powiązania dynastyczne rodu, ludzie często pytali, które piwo najbardziej lubi cesarz. Postanowiono wykorzystać ten fakt i wkrótce jeden z gatunków produkowanego tu piwa nazwano cesarskim. Można to uznać za jeden z pierwszych przejawów działań marketingowych. A browar Żywiec do dziś kojarzony jest z oryginalnych reklam. Hasła takie jak prawie robi wielką różnicę trafiły na stałe do języka polskiego. Żywiec wciąż zaskakuje zabawą słowem i obrazem, budząc emocje kolejnych pokoleń miłośników złotego trunku. Browar w Żywcu bił nawet swoją monetę, która służyła do dodatkowego nagradzania pracowników. Piwne żetony ozdobione arcyksiążęcą koroną można było wymieniać na piwo w pobliskich szynkach i karczmach. W okresie międzywojennym pracownikowi przysługiwało od 2 do 6 litrów piwa dziennie, w zależności od zajmowanego stanowiska. Habsburgowie żywieccy stale nabywali kolejne ziemie, powiększali włości i polonizowali się. Karol Stefan Habsburg był bardzo dumny ze swojego majątku, zaczął uczyć się języka polskiego i chętniej używał tytułu hrabiego żywieckiego niż arcyksiążęcego. W 1933 roku dobra żywieckie wraz z browarem i zamkiem odziedziczył arcyksiąże Karol Olbracht, który zarządzał nimi do 1939 roku. Gdy wybuchła wojna, oddał się do dyspozycji 2. Pułku Strzelców Górskich, ponieważ czuł się Polakiem i był pułkownikiem Wojska Polskiego. Z powodu służby, a także odmowy podpisania niemieckiej listy narodowościowej, Karol Olbracht 9 listopada 1939 roku został aresztowany. Habsburgowie ostatecznie utracili swe majątki w 1945 roku. Podczas II wojny światowej browar objęty został niemieckim zarządem komisarycznym. Niemcy nie zmienili polskich receptur piwnych, uznając je za bardzo dobre. Głównym gatunkiem piwa produkowanym w okresie II wojny światowej był Zajbuscher Quell, o walorach zbliżonych do zdroju żywieckiego. Specjalnie na potrzeby armii i policji produkowano piwo Beskiden Gold, ważono również niewielkie ilości porteru i piwa słodowego.
Od koniec II wojny światowej wycofujący się Niemcy chcieli wysadzić browar w powietrze, jednak piwowarom udało się to udaremnić. Przejęty przez Skarb Państwa browar wznowił produkcję już w 1945 roku. Od tego czasu rozwijał się dynamicznie, co spowodowało, że był jedną z najlepiej rozpoznawanych polskich marek. To właśnie wtedy powstała jedna z najsłynniejszych etykiet, przedstawiająca tańczącą parę w strojach krakowskich. A dlaczego krakowskich, a nie żywieckich? Jak głosi legenda, tańcząca para w strojach krakowskich odpowiadała oczekiwaniom amerykańskiego importera, któremu Polska kojarzyła się z Krakowem. Etykieta stała się pierwszym po II wojnie światowej znakiem towarowym polskiego piwowarstwa, rozpoznawalnym do dziś na całym świecie. Na zakończenie naszej opowieści o tym naprawdę ciekawym muzeum obalimy dwa najpopularniejsze mity dotyczące piwa, które zapewne znacie. Najważniejszym z nich, który dotyczy dużej części mężczyzn, w tym nieskromnie powiem również mnie, jest tak zwany brzuch piwny. Wbrew obiegowej opinii nie powstaje on od spożywania złotego trunku, a od jedzonych przy piwie zakąsek. Także panowie, nie ma co ograniczać z tego powodu piwa, bo ma także wiele walorów zdrowotnych. Drugi dotyczy chmielu, który wcale nie jest głównym składnikiem napoju, a jedynie przyprawą. Piwo bowiem od ponad 6000 lat powstaje ze słodu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o produkcji piwa i poznać inne ciekawostki, odwiedźcie Muzeum Browaru Żywiec. Myślimy, że każdy wyjdzie z niego zadowolony i to nie tylko z powodu przyjętego podczas degustacji piwa. Świątynia wzniesiona została w pierwszej połowie XV wieku z fundacji rodziny Komorowskich. Pierwsze przebudowy w XVI stuleciu, finansowane również przez ten sam ród, powiększyły kościół i wzbogaciły go o renesansową wieżę. Kolejny gruntowny remont przeprowadzony przez Wielopolskich w początkach XVIII wieku był następstwem wielkiego pożaru miasta. W 1902 roku ze względu na reorganizację w strukturze kościoła katolickiego obiekt uzyskał rangę konkatedry. Po objęciu miasta przez Habsburgów w początkach XX stulecia dobudowano do niego kryptę grobową rodu według projektu krakowskiego architekta Franciszka Mączyńskiego. Nie masz czasu na oglądanie? Już teraz możesz posłuchać naszych podcastów w drodze na wycieczkę. Wystarczy, że wpiszesz Razem w Polskę w Spotify lub podcastach Google. Dziś możemy podziwiać świątynię, która harmonijnie łączy ze sobą style gotycki i renesansowy z elementami barokowymi. Wewnątrz znajduje się spora ilość zabytków, między innymi gotycka płaskorzeźba Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, wzorowana na krakowskim ołtarzu Wita Stwosza, czy kaplice grobowe rodów władających Żywcem, Komorowskich i Habsburgów. Pięknie prezentuje się również pochodzący z 1724 roku późnobarokowy ołtarz główny. Uwagę przykuwają również bogato zdobione malowidłami stelle z 1719 roku. Cenna jest też renesansowa chrzcielnica z końca XVI stulecia oraz bogato rzeźbiony prospekt organowy z początku XVIII wieku. Pod posadzką kościoła znajdują się liczne krypty. W kaplicach pochowani są Komorowscy i Habsburgowie, Karol Stefan z żoną Marią Teresą oraz ich wnuczęta Olbracht Maksymilian i Maria Krystyna. Także posadzka nawy skrywa szereg grobów, w których grzebano kapłanów, znaczniejszych mieszczan i urzędników.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.